Co za bomba! No czegoś takiego to jeszcze chyba nie widziałem. Próbuję wyprowadzić akcję, ale Adixox utrzymuje pressing. Bardzo agresywnie grają teraz murówki i na tym łapią Syndrome Gaming. Teraz mają więcej szczęścia niż Boosta. Jeszcze będą w stanie odpowiedzieć i wygrać ten mecz, a jeśli wygrają, to zakończą całą serię. Teraz jakiś damy ta buzika, nie wyczytał tego zamas. Podanie na środek boiska, jest tam Adixox, zagrywa sobie tę piłkę od kornera i co za bomba, jest Adixox! Pyrek na lewą stronę, prosto do Natsa, 10 sekund do końca i to raczej Ant już zwycięzcą tego spotkania. Jeszcze Nats teraz. No Nats znowu się odpalił, Nats jak się odpali to robi naprawdę niesamowity strzał, tutaj idealnie sobie podał, double tap od ziemi. Na ekspa, Repcak na środek, naciąga Elka, oddaje strzał, ale obok bramki, dobry gol! Co on porobił? Elka! Niesamowite! Jezus Maria, co za kombę! Ja mi się cały czas micha szczerzy, po prostu nie mogę wierzyć w te mecze. To co mi Elka teraz sięgnął, niesamowity comeback. Zamaz na środek boiska, Tumek nie zdąży, weź podanie do Kito, dobry strzał, zamaz nie sięga i mamy 2-1. Ale teraz świetnie wyczytał ją, jak odbija się od backboarda. Lew teraz genialne przyjęcie, oszukał teraz zawodników Buax. 1-1 Seba, nie to Lew, przepraszam Lew! Ale stop corner, matko jedyna! Małe zamieszanie, czy wykorzystają to zawodnicy Synerium Gaming? To właśnie się zaraz okaże, Repcak zagrywa do lewej strony, znalazł tam Mizina, Mizin do Repcaka! Jaki plays! Synerium! Niesamowite zagranie, co za teamplay, krótkie pasy w powietrzu, tutaj do Mizina, Mizina daje Repcaka, od razu podaje do Mizina, ten dobija! Kompletnie zdruzgocona defensywa memu, mamy pierwszy punkt! Elka się myli, pas teraz po raz kolejny na backboard. Na co? Ale piła! Nat co wpakował, co poszedł, nie spodziewałem się w ogóle, że da się strzelić z takiego kąta, ile tam było, może z 10. Niestety nie miał na tyle boosta, by uderzyć mocniej tę piłkę, oddają piłkę zawodnikom zespołu Ant, a Dixox dobre podanie, Nat wpakował tę piłkę w fenomenalny sposób. Małe zamieszanie, ale Maxladowi udaje się ugrać tę piłkę, dobry strzał, co za kąt, Maxlad, 1-0 dla memu. Zawodników drużyny pomarańczowej, piłka wysoko, wesz, bardzo duża ilość boosta, czaruje teraz w powietrzu, zamaz wyleciał, zaraz się myli, Oski! Wesz i Oski, dzisiaj on fire! Przecież oto Tumek oddala zagrożenie z własnej bramki prosto pod koła Wesza. Wesz jeszcze będzie się starał zagrać piłkę na środek boiska, jest tam zamaz, co za drop! Aj, ale poprzeczka i Kitotul dobija na 3-1. To Mizina, Mizin będzie się starał, ale dobrze, tutaj bardzo szybko podjeżdża Exp. Na środek boiska Repcak, niestety tam nie było nikogo, dobra próba podania i to właśnie w końcu po 12 minutach i 10 sekundach Mem zdobywa trzecią bramkę. Próbował akcję i dobrze obronił piłkę. Jeszcze blok Wesza tutaj pod bramką i to wpada! Wesz jeszcze zabiera ten strzał. O, ładne zabranie punktów, ale przede wszystkim to przebicie przez defensywę. Bo niesamowite, Wesz jeszcze wywrócony, wbija piłkę niechcący, ale to nie o to chodzi. Mamy pierwszy punkt.